policja o zaginięciu, to wiesz, tak? Policja owszem podjęła takie działania, ale skończyły się tylko na tym, że poprosiła nasza polska policja holenderską, żeby zobaczyła, czy Tobiaszek dobrze się czuje w Holandii, czy chodzi do szkoły i czy mu nic nie zagraża. Więc dzielnicowy z tego miasteczka, w którym mieszkają, podjął takie działania i to było na tyle. Zgadzało się, że dziecku nic nie jest, że jest zdrowe, chodzi do szkoły. I taką informację otrzymałam i to by było. Musimy wziąć pod uwagę również to, że pani mąż pani Katarzyny Jarosz posługiwał się z dokumentami, które sfałszował. I chciałbym, żeby pani na ten temat również się odniosła. Sfałszował dokument, w którym zgadzam się na wyjazd syna i pobyt stały w Holandii. Który przedstawił organom holenderskim. Tak, dokładnie. Ale ten dokument jest tylko po polsku, nie jest przetłumaczony na język holenderski. W ogóle nie podpisywałam takiego dokumentu. Oczywiście polska prokuratura podjęła czynności w tym kierunku, żeby doprowadzić do ustalenia, czy faktycznie ten dokument został podrobiony, czy też nie, czy mąż pani Katarzyny Jarosz posługuje się dokumentami, które sam spreparował. Oczywiście no zobaczymy, czy na wezwanie prokuratora z Jastrzębia stawi się na przesłuchanie. Myślę, że będzie robił wszystko, żeby nie pojawić się na terenie Polski. My przyjęliśmy pewnego rodzaju tutaj formę również działania prawnego na terenie Holandii, gdzie zostało złożone stosowne zawiadomienie przed policją holenderską o tym, że posługuje się sfałszowanymi dokumentami. Bezradność i bezsilność. W takich sytuacjach, proszę Państwa, matek, które są pozbawione dzieci i wywiezione za granicę, jest bardzo duża. Niejednokrotnie jest to desperacja. Pani Katarzyna w jakikolwiek sposób bardzo wysoce rozsądkowy podchodzi do tego tematu. Nie popełnia błędów prawnych, które mogłyby doprowadzić ją do zagłady, aresztu holenderskiego. I gdyby jej działania były zupełnie inne, oczywiście biuro nasze będzie starało się w dalszym ciągu podejmować stosowne czynności, żeby doprowadzić, żeby dziecko wróciło do Polski. Na bazie absolutnie oficjalnych i prawnych form działania, gdzie mąż pani Katarzyny przedstawia najbardziej wymyślone przez siebie historie, które mają uderzać w interes pozbawienia jej praw do opieki nad dzieckiem. Zadajmy sobie pytanie, co kieruje takimi ludźmi? Co kieruje ludźmi, którzy w ten sposób działają, żeby pozbawiać matkę dziecka? To jest jedynie chyba, to jest zemsta na tym, że życie w jakiś sposób być może między nimi nie ułożyło się, ale to nie jest forma rozwiązywania problemu. Jeżeli są jakieś pytania, bardzo proszę. Proszę powiedzieć. Jak Państwo się poznali, jest to ten mąż z Polakiem, Polakiem. Tobiaszek ma 7 lat. Cała historia rozegrała się 30 października zeszłego roku. Mąż przyjechał z Holandii, bo tam pracował. W każdym razie pojechał tam do pracy. Przyjechał na krótki urlop ze swoim szefem, który prowadzi. Tak, do Polski. Podobno jest kierowcą tego swojego szefa, który zajmuje się tymi lekarstwami sprowadzanymi do supermarketów. Przyjechał do Polski w październiku, tak? Tak. I wtedy mąż poprosił mnie, że mają jakąś konferencję w Gdańsku z tym szefem. Szef bierze swoje dziecko, czy on może też wziąć syna ze sobą. Więc jak nie widzieli się przez kilka miesięcy z Tobiaszkiem, stwierdziłam, że oczywiście, że może jechać. Zgodziłam się tylko na jeden dzień, żeby pojechali. Państwo jesteście w separacji? Nie. Czyli co? Małżeństwo. Dalej jesteśmy małżeństwem. Nie widzieliście się? Nie.
jest powód tego porwania? Na wycieczkę was zrobimy jeszcze. Czyli rozumiem, że pojechał sobie z tym do Białego, już nie wrócił. Dokładnie, pojechał i nie wrócił. To nie był do Gdańska, tylko zabrał go do Holandii. Do Holandii. A pani jest w kontakcie z mężem? Nie. Nie. Dostałam numer kontaktowy od policji, który ma mnie kontaktować z mężem, nie z dzieckiem. Ten telefon w ogóle nie jest odbierany. Jest przesyłany na lajkę holenderską albo w ogóle jest wyłączony. A pani też mieszkała w Holandii? Pracowałam przez rok w Holandii. Tak się poznaliście? Nie, poznaliśmy się w Polsce. A jaki jest powód tego porwania? Co mąż, nie wiem, kto państwu się udało ustalić? Dlaczego mąż, nie wiem, nie chce pani oddać syna? Z panią też się nie kontaktuje, a mija już prawie pół roku. Twierdzi, że forma wychowania przez panią Katarzynę nie jest odpowiednia, a on będzie lepiej zajmował się dzieckiem, pomimo to, że mieszka z inną kobietą w domu tam na miejscu w Holandii, gdzie nasi agenci byli na miejscu i rozmawiali z nim. Zresztą również zapewnił, że będzie dawał możliwość raz w tygodniu kontaktu za pośrednictwem Skype'a, tak żeby pani Katarzyna mogła widzieć dziecko bezpośrednio. Niemniej jednak później było i tak doszło do takiego jednego kontaktu. Niemniej jednak później uznał, że ma zepsuty komputer i nie są możliwe te kontakty. Oczywiście doprowadziliśmy do tego, że nasi pracownicy udali się z panią Katarzyną do Holandii i zaskoczyliśmy go swoją obecnością tam na miejscu. Był bardzo zmieszany, nie wiedział w ogóle, jak się zachować. Stracił niejako takie tak zwane panowanie nad sobą, gdzie zazwyczaj zastawiał się policją holenderską. Oczywiście policja została poinformowana przez naszego pracownika i panią Katarzynę, że są na miejscu, że może dojść do takiej sytuacji. Policjanci odstąpili od jakichkolwiek czynności prawnych w tym kierunku. Dali możliwość komunikacji matce z dzieckiem. Niemniej jednak partnerka męża pani Katarzyny nie miała ochoty, żeby przebywała na terenie jej mieszkania, bo to jest jej mieszkanie, a nie męża pani Katarzyny. Mieszka tam kątem i mieszka jako, no nie wiadomo, czy osoba, która wynajmuje sobie jedno pomieszczenie, czy jest jej partnerem. Trudno to ocenić. Niemniej jednak no, tutaj doszło do przerwania tego spotkania i wyproszono panią Katarzynę z, powiedzmy, z możliwości skomunikowania się z dzieckiem. Kiedy doszło do tego spotkania? 17 lutego. A w października pani pojechała tam do Holandii za dzieckiem? Nie. Rozumiem, że prokuratura Jastrzębie prowadzi sprawę, tak? Tak, dokładnie. Jakie są możliwości prawne tutaj, żeby pani mogła mieć kontakt z dzieckiem? Bo rozumiem, że obydwoje mamy proste prawo, nie jesteście pozbawieni władzy rodzicielskiej. Czy ma pani prawo odwiedzania dziecka tam, prawda? Tak. Dokładnie. Jeśli pani tam była raz, no to jakby to za mało. Tak, tylko że na tyle jest to utrudnione, że uprowadzić Tobiaszka. A czy sądy nie mogą pani zapewnić jakiejś jurydycznej ochrony, jakiegoś kuratora, że pani może zapytać dziecko, żeby pani miała też podkładkę, że pani to dziecko odwiedza? Oczywiście podstawą prawną jest postanowienie sądu w oparciu o konwencję haską na terenie Polski. To jest w ogóle punkt pierwszy, z którego trzeba wyjść. Dysponując takim postanowieniem takiego sądu rejonowego, powiedzmy tutaj w Jastrzębiu-Zdrój, będziemy mieli możliwość przełożenia tak zwanej prawnej formy w Holandii, ponieważ no, mieszkamy w jednej Europie w tej chwili i działając w tym kierunku, autoryzujemy postanowienie sądu polskiego na terenie Holandii i możemy doprowadzić do oficjalnego zabrania dziecka, które zostało wywiezione poza zgodą pani Katarzyny Jaros. Kiedy sąd może wydać taką zgodę, wniosek, nie wiem jak to nazwać prawnie. Postanowienie. Postanowienie, tak. Pan to może wydać. No w momencie, kiedy dojdzie do sprawy. Dokładnie tak. Także
na jakim etapie jest ta sprawa w prokuraturze, czyli to pani nam w stanie powiedzieć? Właściwie dostałam niedawno odpowiedź odmowną. Może powiedzmy tak, że najpierw była odpowiedź pozytywna, że zajmą się tą sprawą, tak. Za 20 dni przyszła kolejna rozpiska, której po prostu odmawiają postanowienie. Odmawiają wszczęcia postępowania. Teraz jestem w trakcie pisania kolejnej prośby do prokuratury, żeby wstrząsnąć. Zaskarżenia postanowienia, które będzie rozpatrywane przez sąd. To daje nam w momencie, gdyby organ tutaj zajął się z urzędu, na wniosek zresztą pani i jako urząd tym przypadkiem, łatwiejsze na pewno byłyby działania na terenie Holandii, ponieważ mielibyśmy postanowienie prokuratury polskiej, która podejmowałaby stosowne czynności prawne pod kątem męża pani Katarzyny. Niemniej jednak do rozstrzygnięcia, powiedzmy, prokuratorskiego tej sprawy, no mamy w jakikolwiek sposób związane ręce w tym momencie na drodze cywilnej. Niemniej jednak tutaj mamy negocjatora sądowego, który próbował doprowadzić do rozwiązania również tego problemu. Niemniej jednak no, nie ma w tej chwili z kim rozmawiać, ponieważ strona przebywa na terenie Holandii, gdzie podlega jurysdykcji, dziecko podlega jurysdykcji holenderskiej. Jakiekolwiek działania agresywne z naszej strony mogą się zakończyć tylko i wyłącznie większymi problemami dla pani Katarzyny, ponieważ gdy wywozi ojciec dziecko nielegalnie poza granicę Polski, polska prokuratura nie podejmuje żadnych kroków w stosunku do ścigania takiej osoby, ale żebyście państwo wiedzieli, że jeżeli to dziecko pani Katarzyna wywiozłaby do Polski nielegalnie, w stosunku do pani Katarzyny zastosowany zostałby europejski nakaz aresztowania, gdzie przyszliby policjanci, zatrzymaliby panią Katarzynę i odebraliby jej dziecko. W związku z tym jedynie jej możliwość ukrycia byłoby państwo poza strefą Schengen, poza Unią Europejską. Zostaje niestety Polką, proszę państwa, Białoruś. I taka historia, która dotknęła z kolei panią Krystynę Janiszewską, zostanie państwu przedstawiona. Dramat, tragedia i katastrofa. Polska nie dba w ogóle o swoich obywateli, tych małych. Polskie prawo ma w jakikolwiek sposób bardzo mocno, dużą obojętność do tego rodzaju przypadków. Prokurator zawsze się pyta, czy został pozbawiony praw do opieki nad dzieckiem? Nie. Czy ma jakiekolwiek zakazy sądowe? Nie, no bo jak może mieć, skoro dziewczyna daje człowiekowi dziecko w odwiedziny na zasadzie normalnego kontaktu. Czyli dziewczyna staje na wysokości zadania, daje kontakty dziecku. Każda inna matka tak też robi. To dziecko jest porwane. Co robią władze polskie? Nie robią zupełnie nic. Co robi Ministerstwo Spraw Zagranicznych? Nie robi nic. Co robią polskie placówki dyplomatyczne? Nie robią nic. Ja osobiście przewoziłem wiele dzieci z krajów arabskich. Jedyna pomoc to była taka, że czasami wydawali nam paszporty. I to pisane, i to było chociaż o tyle dobre, bo pisane na kolanie w restauracji, gdzie konsul przyjeżdżał, dawał nam blankiety, wypisywał zdjęcia, podklejał dosłownie na stole w restauracji. Takie przypadki miały miejsce. Ale jakakolwiek pomoc w sensie bezpośredniego działania, zapomnijcie państwo. Jeżeli władze norweskie potrafią własne dzieci odbijać przy wykorzystaniu grupy specjalnej, która wyjechała do Maroka, odbiła dwójkę dzieci, ambasada norweska dała schronienie i możliwość wywozu, zadajmy sobie pytanie, jak Polska chroni polskiego małego obywatela? W ogóle działania nasze na terenie Norwegii znacie państwo. Wiecie, jak się zakończyły. Wielkim skandalem międzynarodowym i próbą odzyskania dziewczynki Nikoli, która przez nas została wywieziona.
dzięki Bogu, że w stosunku do mnie, przepraszam, nie został zastosowany europejski nakaz aresztowania, bo się również z tym liczyłem. Ratując cudzą wolność, narażamy własną. Ci ludzie, którzy stoją za mną, przejechali 10 tysięcy, przepraszam, kilometrów w ciągu 4 dni. Przywieźli dwoje dzieci z Norwegii. 10 tysięcy kilometrów. To są sytuacje, które się zdarzają. I robiliśmy to dla kogo? Dla pracownika Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Dla pracownika jednej z placówki dyplomatycznej na terenie Polski, oczywiście na terenie obcego państwa. Dlaczego nie zwrócił się do swoich kolegów, tylko do nas? O szczegółach nie będziemy mówić, bo tego nie możemy ujawnić. Bardzo proszę Pani Krystyno, Pani przedstawi sytuację. Mój syn ma 6 lat. W 2010 roku przy okazji spotkania z ojcem i z matką ojca Erika został uprowadzony do Francji. Przez dłuższy czas nie miałam z nim kontaktu, ponieważ